lecimy na motorkach, Sylwus, jest? Jest. To musi być grzeczne, strzesanie z nierzuszka. Ja oczywiście muszę zobaczyć jedno miejsce tam zbudowane przez starożytnych kosmitów. Właśnie się zastanawiam, dlaczego oni to zbudowali i na ocean jeszcze pojedziemy chyba, tak? Zobaczymy, jak to pójdzie. Jest Bikefest też w Killarni, później wylądujemy na Bikefestie. Także lecimy. Jeżdżysz, no? Nie należy do grzecznych dziewczynek. Ja nie. No. Wypraszam sobie to. Dobra, lecimy. Kiedyś zatrzymaliśmy się. Byliśmy też. Nie? Septykon jest. Nazywa się Crusher. To nazwałeś? Nie, tak tam piszę. Dojechaliśmy. Normalnie. Po co oni to zbudowali? Wow! Jest to! Co tam znowu za notatka? Mówię, że w weekend tu jest bardziej coś. Już mnie to słabi, już mnie to słabi to. Co cię słabi? Co to za notatka? Kto to zbudował? Z galaktyki, z Oriona znowu? Ziomki? Oni dają te, wiesz, tablice informacyjne, żeby wprowadzać ludzi w błąd. Tak naprawdę to wszyscy zbudowali ten kosmici, nie? Logiczne przecież. Wow! Patrz! No przecież mówiłam ci, jak rozpakowywałeś, ja mówię, obróć się, zobacz jaki widok. Nic nie mówiłaś, nie wiedziałaś w ogóle, zobacz, że to jest. Zobacz, dziewczyny są, zobacz. Wow. Zemka, zobacz. Jakie kochane, ta jedna atletka. One wyglądają jak na takie filmie. Nie mieszkali, tylko tu lądował statek na środku. A, głupi jesteś. No serio? No. I później wyłazili to dookoła. Oj. To szok. No. Thank you.
pewno lądował statek kosmiczny. Tyrali tu o tym. Można je nazwać oddych. Co nie umiesz nazywać? Ja muszę nazwać tą roślinę Vortopetost. Że jak? Vortopetost. Od roślin z rodziny porostowatych. No to. Vortopetost. Ale tam są takie wieki. Przecież łapiłem, nie? Wejdź tam. No gdzieś można do obcy iść. No. No i widzisz, tak sobie to udawali starożytni kosmici kiedyś. Ale ja nie rozumiem, co to jest. Albo po prostu na tym stawał statek nie dotykając ziemi. No wiesz? Ale dlaczego to ma taki kształt i po co ma te jaskinie? Tak mógł mieć wyrzeźbione. A po co ma to? Sadku. No. Po co ma te dziurki? No kimalisę, kimalisę. Na stołku, żeby się tam wyszła? Po co im było to? Po co im ta forteca? To nie istotne. Wszystkiego się dowiemy w swoim czasie. Sęp na miejscówka, też ciekawe. Tutaj, a wyznaczam trasę. Wow, kurde, pierda. Wow, to nie chciałabym tam w tej wodzie. Trzeba zdopsać, bo Sylwia mówi, że idzie przypływ. Zamieniam się w po prostu Romek. No rzeczywiście, już tędy nie przejdziemy. To jest utrudnienie, które powoduje ułatwienie. Rozpoczął się bike fest, natomiast nie było za bardzo pogody.
też poznaliśmy fajnych znajomych i gdzieś tam nie ponagrywałem zbyt wiele, może dzisiaj się uda, jedziemy ostatni dzień. No i fajnie, nie pada, do 19 ma nie padać, także zbieramy się i ciśniemy. Jego na stare lata, jak będziemy dziadkami. Thank you.